Do wspólnego oglądania zaprasza firma Lofty, Home and Design. Jeżeli cenisz sobie styl i oryginalność, jest to miejsce, które musisz odwiedzić. Paulina Kuczera, witam wszystkich widzów telewizji Star Nova TV i zapraszam na kolejny odcinek programu Powiedz Paulinie. A tym razem połączymy się z Karolem Gutem, liderem zespołu Jedno. Zespół Jedno tworzy grupa młodych ludzi z wartościami, których połączyła miłość do muzyki i Boga. W większości są to absolwenci i studenci Akademii Muzycznych w Katowicach i Krakowie oraz szkół muzycznych pierwszego i drugiego stopnia. Ich świadectwo wiary przy pełnym profesjonalizmie wykonywanych utworów modlitw jest ewangelizacją. Niepojęty, niezmierzony, gwiazdy stworzyłeś na niebie i każdą z nich znasz. Witaj Karolu, porozmawiajmy o początkach zespołu Jedno. W jaki sposób i ze sprawą kogo się on uformował? W zasadzie uformował się za sprawą trzech jego członków. Zaczęło się tak naprawdę od tego, że spotkaliśmy się z Jasiem Gąsawskim, trębaczem, i Mikołajem Sikorą, kontrabasistą, basistą, na pielgrzymce do Częstochowy, na Jasną Górę. I tam się zawiązała nasza przyjaźń. Też w międzyczasie już tak się poznawaliśmy na mościckich rabanach, takich uwielbieniach, które co roku są w Mościcach organizowane. I pewnego dnia pokazałem Jasiowi utwory, które od pewnego czasu komponowałem, pisałem. I chwilę później tak naprawdę Jaś zaproponował razem z Mikołajem, żebyśmy zorganizowali taki koncert z tą moją autorską muzyką. Jeszcze wtedy nie nazywaliśmy się Jedno. I zaprosiliśmy do współpracy świetnych muzyków tarnowskich, Roberta Wypaska, Michała Niedbałe, Michała Smajdora, Miłosza Potocznego, z którymi faktycznie zagraliśmy ten koncert i jakby pierwszą taką formę te utwory zaaranżowane na cały zespół przybrały. Później z różnych względów skład troszkę się pozmieniał. W obecnym składzie mamy świetnego pianistę Miłosza Bazarnika z Krakowa i Kubę Broniewskiego, genialnego gitarzystę również z Krakowa, z którymi pracowaliśmy nad płytą, która właśnie powstaje i z którymi mam przyjemność koncertować i mam nadzieję, że w lepszych czasach, jak już będzie po wszystkim, będziemy mogli dużo koncertów dla Was zagrać. Muzyka, którą tworzycie, czerpie z różnych gatunków, ale wszystko posiada wspólny mianownik. Jaki? Myślę, że tym wspólnym mianownikiem jest niesienie dobrej nowiny, takiej radości i pokoju do serc słuchaczy. Karolu, jesteś wokalistą, gitarzystą, ale także autorem utworów. O czym zwykle one są? Zazwyczaj te utwory akurat na płycie, którą nagrywamy, mówią o relacji z Panem Bogiem, o relacji też, o relacjach międzyludzkich, o otaczającym nas świecie. Są takim komentarzem subiektywnej rzeczywistości. Czy można powiedzieć, że to, co robicie, jest w pewnym stopniu taką misją polegającą na ewangelizacji? Tak, myślę, że śmiało można tak powiedzieć. Też Taki właśnie jest nasz zamiar, żeby przez muzykę przekazywać wartości, poruszać ważne sprawy, i mam wrażenie i nadzieję, że właśnie na tej płycie kilka ważnych spraw, które do serc słuchaczy trafią, się znajdzie. A czy nazwa Waszego zespołu także posiada ewangeliczne korzenie? Tak. Ta nazwa powstała tak naprawdę z czytania Pisma Świętego, kiedy natknąłem się na, mam nadzieję, że nie przez przypadek, na taki fragment z Ewangelii Świętego
Jana, rozdział 17, wersety od 20 do 26, gdzie Pan Jezus prosi Boga Ojca za przyszły Kościół. Ten fragment zawsze mnie uderza, bo jest takim świadectwem Boga o Bogu, o Jego miłości, bo czytamy, że Bóg Ojciec umiłował nas tak, jak umiłował swojego Syna. Czyli to jest dla mnie niesamowite i zawsze poruszające za każdym razem, jak to czytam, i wręcz wstrząsające, jak wielką miłością Bóg nas obdarzył. I to, że Pan Jezus umarł za nas i wziął na siebie nasze winy, to jest niesamowite i o tym też chcemy mówić otwarcie i cieszymy się z tego, bo to jest niesamowite. Czasem zapominamy o tym, jak bardzo powinniśmy się cieszyć z tego, że jesteśmy odkupieni i możemy korzystać na co dzień z tej Bożej miłości. A skąd w ogóle wziął się pomysł na tworzenie tego typu muzyki, muzyki chrześcijańskiej? Bo nie ukrywajmy, to ogromne wyzwanie. Wielu młodych wstydzi się okazywać miłości do Boga, a Wy robicie to w sposób otwarty, poprzez muzykę, grę, śpiew. Tak, to w zasadzie samo z nas wypływa. Taki już mamy styl życia, styl bycia. Jesteśmy tym przesiąknięci i cieszę się właśnie, że możemy świadczyć o Panu Bogu poprzez muzykę. Dla mnie to jest wielka radość, że właśnie mogę tym swoim talentem służyć i też dotykać ważnych spraw bliskich mojemu sercu i też nie tylko mojemu, bo wszystkim nam w zespole przyświeca taki cel, żeby świadczyć. Wasz zespół tworzy 6 młodych mężczyzn. Śmiało można powiedzieć, że wspólnie stanowicie to jedno? Tak, myślę, że tak. Chociaż każdy z nas jest inny, ale to właśnie jest istota tej jedności, że my różnimy się, ale wspieramy się, współdziałamy, współpracujemy, aż wreszcie kochamy i służymy. Karolu, podczas trwającej epidemii postanowiliście umilić czas, nagrywając utwór Wszystko. Posłuchajmy fragmentu. Zostań w domu. Zostań w domu, nie przekraczając progu, uratuj świat, uratuj świat. Zostań w domu, zostań w domu, zaufaj Bogu. On działa w nas przez cały czas. On działa w nas. On działa w nas. Mając wszystko, wszystko chciałeś mieć. Masz już wszystko, żeby wszystko znieść. Mając wszystko, ciągle tylko chcieć donikąd. Drogą jest. Mając wszystko, wszystko chciałeś mieć, masz już wszystko, żeby wszystko znieść. Mając wszystko, ciągle tylko chcieć, to nikąd drogą jest. Jest.
Jak długo powstawał ten utwór i jaki niesie przekaz? Utwór Wszystko powstał stosunkowo szybko. Zaczęło się od tego, że tak naprawdę w pierwszych dniach zamknięcia w domu Miłosz Bazarnik, pianista, skomponował ten utwór. Później ja napisałem tekst, przesłaliśmy to do Mikołaja Sikory, basisty, i Michała Smajdora, perkusisty, którzy swoje partie też w domach nagrali. Wszystko zmiksował Radek Tadel, który też będzie odpowiedzialny za dźwięk w naszej płycie. Na naszej płycie. A jaki jest przekaz? Myślę, że czasem za dużo chcemy posiadać ze sfery materialnej, a tak naprawdę mamy wszystko, żeby wszystko znieść, tak jak śpiewam w tym utworze, już w sobie. Chodzi o miłość, o przyjaźń, o budowanie relacji z Bogiem, relacji z bliskimi, w Bogu. I to wszystko daje prawdziwy pokój i prawdziwe szczęście. Przynajmniej ja tak to odczuwam i też o tym mówię, bo tak jest w moim życiu. Niesienie dobra i miłości jest faktycznie łatwiejsze, kiedy stanowimy taką wspólnotę, jedność. Dlatego też nagraliście kolejny utwór, tym razem by pomóc 5-miesięcznej Sandrze, cierpiącej na rdzeniowy zanik mięśni. Skąd pomysł na nagranie tego utworu? Tak naprawdę ten utwór przyszedł pod natchnieniem chwili, bo wiedziałem, że taki utwór mamy nagrać, więc nie czekałem długo i tak naprawdę siadłem do pianina i powstał w jakieś pół godziny z obrazu, jaki w głowie miałem, cierpiącego małego istnienia, które potrzebuje pomocy. A wierzę, że każde istnienie, tak jak śpiewam w tym utworze, odciska tu swój ślad i może wręcz zmienić świat. I stąd ten tekst wypłynął, tak? Z takiego uczucia, współczucia, myślę. Czy uwierzycie, że takie małe życie może zmienić świat? Każde życie odciska tu swój ślad. Czy uwierzycie, że takie małe życie może zmienić świat? Ty możesz, przecież możesz zmienić go nie raz. Teraz jest najlepszy czas do zmiany. Nie ma już lepszego dnia, czekamy na lepszy świat, a przecież wszystko mamy, by sami móc zmienić go od tak. Bóg dał nam serca do kochania, chciejmy więc kochać bez pytania, co w zamian masz, co możesz dać. Pozwól temu sercu bić, zmień świat. W zamian masz,
dać. Pozwól temu sercu bić. Zmień świat. Z tego co wiem, w planach jest także nagranie nowej płyty. Kiedy możemy się jej spodziewać? Płyta tak naprawdę byłaby już niedługo, gdyby nie cała sytuacja z pandemią, ale jak wrócimy do nagrań, już tak naprawdę powoli wracamy, bo musiały te nagrania zostać przerwane ze względu właśnie na pandemię, ale sporo materiału już mamy zarejestrowane. Za każdym razem jak słucham tego, tych próbek, które już mamy, to raduje się serce, ponieważ mam wrażenie, mam takie przeczucie i nadzieję, że też słuchacze się uradują, jak to wszystko usłyszą. A kiedy można się tego spodziewać? Myślę, że do kilku miesięcy na pewno premiera będzie. Jeszcze nie chcę podawać jakichś konkretnych dat, bo nie wiem, ponieważ jeszcze wiadomo, cały proces trwa, no i był wstrzymany, ale myślę, że w ciągu kilku miesięcy premiera będzie i też mamy w planach nagrać kilka teledysków. Pomysły też na te teledyski się rodzą, więc mam nadzieję, że będzie petarda. Czekamy zatem z niecierpliwością i życzymy udanych realizacji, jak i w dalszym ciągu zarażania tą miłością do muzyki, jak i Boga. Dziękuję już Karolu za rozmowę. Bardzo dziękuję za wywiad i również Państwu tego z całego serca w swoim imieniu i zespołu imieniu życzę. Do wspólnego oglądania zaprosiła firma Lofty Home and Design. Jeżeli cenisz sobie styl i oryginalność, jest to miejsce, które musisz odwiedzić.